na udział w programie Professional Diploma in Marketing zdecydowałam się głównie z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, żeby pogłębić i usystematyzować wiedzę. Po drugie dlatego, że jest to zawsze okazja do poznania fajnych, mądrych ludzi, ludzi, którzy robią różne ciekawe rzeczy. I to rzeczywiście też dużo mi dało możliwość porozmawiania z pasjonatami, i z wykładowcami, i z praktykami. Największym wyzwaniem to jest chyba walka o czas, o to, żeby w tej gonitwie pracy znaleźć czas dla siebie, zrobić coś dla siebie, ale też dla firmy, w której się pracuje, żeby pogłębiać wiedzę, żeby, tak jak powiedziałam, znaleźć ten czas na to, żeby coś dodatkowo zrobić, czegoś się dowiedzieć, może zmienić. Też był blok poświęcony innowacjom, czyli jak wdrażać te innowacje, jak zarządzać wiedzą w firmie, w której się pracuje. Dużo, dużo ciekawych pomysłów. Warsztaty oceniam bardzo dobrze. No, były wykłady dotykające sfer finansowych. To też był dla nas wysiłek umysłowy z jednej strony. Z drugiej strony wspaniała atmosfera i tego gratuluję Questusowi, że potrafi zaprosić znakomitych ludzi, bardzo mądre głowy, ale jednocześnie zadbać o taką rodzinną atmosferę i to, że wszystko tu się odbywa, o, jak słychać gromkie śmiechy, że odbywa się to bez jakiejś takiej spinki, bez napiętej atmosfery, a dodatkowo z dużą taką wiedzą i otwartością. Tak, że prezes Zachowski z takim dużym luzem opowiada też właśnie o tym, jak jemu się udało, jak on zarządza relacjami z ludźmi, jak warto też właśnie inwestować w siebie, żeby konsekwentnie realizować swoje pomysły i to, że to, jakim jesteś człowiekiem, też ma zawsze znaczenie. Za wami, za ludźmi będę tęsknić. Myślę, że mamy wszyscy swoje numery telefonów. Myślę, że na tyle się już zdążyliśmy poznać, że ten kontakt będzie. Także o to się w sumie nie powinnam martwić, ale zawsze jest żal.